Czy po pierwszym spotkaniu wiemy, że mniej więcej tyle samo, co widzieliśmy przed samym meczem, że gramy z bardzo klasowym rywalem, z drużyną, która jest pełna jakości piłkarskiej, ale też widzieliśmy też, że w nie najgorszym momencie jesteśmy my sami jako drużyna i że stać nas na to, żeby powalczyć i zaprezentować się dobrze. I takim celem też jest przed naszym drugim meczem. No, taki cel przede wszystkim, żeby zaprezentować się dobrze, żeby pokazać się z najlepszej strony, żeby wymagać od siebie maksimum naszych możliwości i żebyśmy po prostu po meczu mogli powiedzieć, że tak, daliśmy wszystko i to jest, co jest najważniejsze w tym momencie. No, pytanie było o rywala, więc musiałem odpowiedzieć jakby w kontekście tego, jak czujemy, jak widzimy naszego przeciwnika. Natomiast ja nie ukrywam, że jestem osobą, która po pierwszej rundzie, gdy byłem na Gibraltarze, nie lekceważyłem Europy FC, nie uważałem, że jesteśmy nie wiadomo kim i że mamy prawa szydzić czy lekceważyć kogokolwiek. Natomiast też myślę, kiedy jest taki mecz zupełnie odwrotnie, też nie chcę mieć żadnego poczucia mniejszości przed meczem i żadnego takiego podejścia nie akceptuję. Uważam, że jesteśmy też wielkim klubem, też jesteśmy drużyną, która nieraz pokazała, że potrafi grać piłkę i musimy po prostu z takim nastawieniem też wyjść na naszego de facto dużego rywala, z jakim się zmierzymy. Także w gruncie rzeczy zawsze mam takie podejście, że sami my jesteśmy najważniejsi. Nigdy nie padło z mojej strony słowo problem. Myślę, że pamiętam kwestie prywatne. Na szczęście Karitas nie miał żadnych problemów osobistych. To jest dla mnie bardzo, bardzo istotne i ważne i względu takiego też jest dzisiaj z nami tutaj na miejscu i jest brany pod uwagę na ten mecz. Na pewno to, że nie było go w Łodzi, to nie oznaczało, że nie znaczy, że nie trenował, nie był jakby w treningu, nie był też przez to konkurencji na ten jeden mecz. Po prostu nie grał w meczu z LKS-em, po rozmowie ze mną tak postanowiliśmy i w tej chwili liczy się, że to jest jakby za nami, że w tej chwili jest tutaj z nami. No może troszeczkę inaczej to ujmę, ale bardziej porównuję to wszystko, co ma miejsce w tym sezonie z poprzednim sezonem, czyli nawet tym przed poprzednim, gdzie ostatnie dwa sezony w europejskich pucharach, tak jak to pan nazwał, są raczej tym, w których możemy mówić o klęskach, tak, i o dużych porażkach, więc tutaj ta drużyna w tej edycji sprostała na razie tym wymaganiom i zaprezentowała się bardzo dobrze i bardzo skutecznie, więc to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne i dużym, że tak powiem, może nie dużą satysfakcją, ale na pewno bardzo się z tego powodu cieszę. Skojarzenie moje po pierwszym meczu z Glasgow w Warszawie było, że to może w kontekście tego, co pan pytał, porównanie. Ja pierwszy raz widziałem Legię po meczu ze Sportingiem Lizbona, którym wygraliśmy 1-0. Pierwszy raz widziałem, biorąc pod uwagę rangę przeciwnika, porównywalną, powiedzmy, klasę rywala, historię i tak dalej, to myślę, że po tym meczu, gdzie graliśmy Sporting 1-0 w Warszawie, pierwszy raz zagraliśmy tak solidnie i tak dobrze, ewentualnie jeszcze Ajax później 0-0 w Warszawie. Także to jest coś, czego nie mieliśmy w Warszawie od tamtych meczów, na pewno od meczu ze Sportingiem czy z Ajaxem. Także takie spotkanie i taką grę naszego zespołu.
W zasadzie przed każdym spotkaniem, przed pierwszym spotkaniem z każdym rywalem podkreślałem fakt, że europejskie puchary, puchary w ogóle, dwumecz, że ten drugi mecz jest decydującym. W zasadzie dochodzi do rozstrzygnięcia i trzeba o tym pamiętać też grając ten pierwszy mecz, bo nieraz, szczególnie kiedy pierwszy mecz jest u siebie, człowiek czy drużyna traci głowę i próbuje niepotrzebnie kosztem dużego ryzyka uzyskać przewagę, potem to się kończy fatalnie i to też jest doświadczenie z poprzednich lat. Natomiast podstawową różnicę, jaką widzę, że po prostu wychodzimy na mecz, który jutro musi się rozstrzygnąć. Musi się rozstrzygnąć i tutaj jakby fakt, że wynik jest 0-0, tak jakbyśmy grali jedno spotkanie, wiadomo, że Rangersy grający u siebie pewnie mogą się poczuć trochę pewniej i z tej strony będą na pewno chcieli uzyskać jakąś przewagę, ale my też jesteśmy świadomi, że ten jeden mecz jest dla nas jak finał i chcemy go tak zagrać, chcemy po prostu, tak jak już podkreśliłem, dać z siebie wszystko i wyjść z tego zwycięsko. Nie przyjechaliśmy tutaj podziwiać Ibrox, tylko po prostu grać o awans. To drugie pytanie, no to jest na pewno pierwszy, można powiedzieć, mecz tego rodzaju jako trenera pierwszego w Legii. Na pewno doświadczenie z Ligi Mistrzów sprzed kilku lat jako asystenta trenera Magiery czy trenera Hasiego, w innych meczach też europejskich pucharach, gdzie byłem asystentem w innych trenerów, jest dla mnie w tym momencie pomocne i jakby nie czuję też jakiegoś wielkiego, niewyobrażalnego podniecenia się, że jest to taki mecz. Po prostu na pewno nie jak każdy inny, ale też mecz, do którego podchodzę z dużym spokojem. Would you like this game to be decided by penalty shootouts? No, moja żona by się ucieszyła, bo ona chyba tylko rzuty karne lubi z piłki nożnej, więc ale nie myślę w tych kategoriach. Na pewno jest to jedna z możliwości, nie scenariusz niemożliwy, aczkolwiek nie jest to coś, nad czym tak mocno rozmyślałem. Jeżeli już to nad innymi kwestiami, które mogą nam pomóc w tym, żeby się lepiej zaprezentować. Nad tym pracowaliśmy w treningach, w przygotowaniu się do tego meczu. Po prostu nad kwestiami, które możemy poprawić, żeby po prostu tu z naszym rywalem wypaść jeszcze lepiej niż w pierwszym meczu. Znowu nie problem, ale na pewno fajną informację dostałem ze strony zawodników, można powiedzieć, mniej grających do tej pory. Jest to budujące i dla mnie też bardzo ważne, kiedy czuję komfort przed tym meczem i wiem, że są ludzie, na których można ze spokojem postawić, czy to od początku, czy w trakcie meczu, i wiem, że po prostu są w dobrej dyspozycji i mogą drużynie pomóc. I o to też chodzi, i dlatego jest to na pewno dobrze poruszona kwestia, bo bardzo istotna dla mnie i bardzo jestem zadowolony z tego powodu, że faktycznie kilku zawodników pokazało, że można na nich absolutnie liczyć również w jutrejszym spotkaniu. Wydaje mi się, że w tej chwili pierwszy raz grając z tym rywalem znaleźliśmy się w pozycji, gdzie z trudnością możemy mówić o katastrofie. Znaczy, nie jest to opcją dla nas i na pewno to też jest w pewnym sensie naszym atutem w tym pojedynku, ponieważ my tutaj, uważam, możemy więcej wygrać, możemy więcej zdobyć, niż możemy stracić, ponieważ
nie jest to rywal, z którym odpadnięcie można nazwać katastrofą, szczególnie przy wyniku, o którym Pan wspomniał. Natomiast będziemy walczyć na pewno o to, żeby przeżyć pewnego rodzaju euforię. No i ona będzie miała miejsce nawet przy remisie 1-1.